Martin, w ostatnim sparingu zagrałeś, można powiedzieć, tego wysuniętego napastnika, ale jak dobrze wiemy, to nie jest jedyne miejsce na boisku, gdzie możesz grać. Czy właśnie tą pozycję będziesz atakować, jeśli chodzi o miejsce w pierwszej jedenastce w następnym sezonie? Znaczy, myślę, że jest nas dużo zawodników i ja akurat w juniorach też grałem na wysuniętym, jako wysunięty napastnik. No mówię, no zacząłem tak, ale też z Bartkiem i z Lukasem się mieliśmy zmieniać, więc to nie było tak, że miałem przez 45 minut tylko grać na tej pozycji, tylko po prostu się zmieniać. Ale mówię, no grałem na tej pozycji, więc obca mi ta pozycja nie jest. Tak jak spojrzymy na zawodników ofensywnych Lechii, no to dochodzi do zdrowia Mac. Mamy też już trenującego Marka Pesią. Także ta rywalizacja będzie jeszcze większa niż na wiosnę ubiegłego sezonu. Jasne, ale myślę, że dobra i zdrowa rywalizacja w klubie jest zawsze dobra i daje jeszcze większe efekty, więc no mówię, nikt nie mówi, że łatwo będzie i każdy walczy o to miejsce, więc no zobaczymy, no okres przygotowawczy jest jaki jest, ciężko jest, ale mówię, każdy walczy i próbuje się pokazać i mówię, i jeszcze jest trochę czasu, by jeszcze bardziej się pokazać trenerowi, żeby postawić na mnie w tym przypadku. No właśnie, jeśli chodzi jeszcze o nowych zawodników, to mamy w sumie dwójkę trenujących teraz z Lechią. Jest to Rafał Wolski, ale także Gamakow. Jak widzicie ich teraz zespół? Jak oni wyglądają w treningu? Jak oni się przyjęli w Lechii Gdańsk? Znaczy, bardzo dobrze. No mówię, od pierwszego dnia wiadomo, że nowych zawodników od razu się przyjmuje, bo to jest, trzeba zespół budować i mówię, no pokazać się z bardzo fajnej strony i oby żeby nam pomogli w następnym sezonie, żeby powalczyć o jeszcze większe cele. I mówię, ale od pierwszego dnia no fajnie się pokazują, fajnie grają i tak jak wspomniałem, żeby nam i w treningach i no w najlepszym wypadku w meczach pomagali i udowadniali, że dobrze, że przyszli do tego klubu. Wróćmy do obozu. Jesteście tutaj już, można powiedzieć, na ostatniej prostej tego obozu przygotowawczego w Gniewinie. Nogi na pewno już ciężkie. Jeden poważny sparring partner, bo Partizan Belgrad. Jak podchodzicie do tego spotkania? Jak przede wszystkim się czujecie na tym etapie? Znaczy, no już parę dni za nami, więc wiadomo, że to zmęczenie pomału wychodzi, ale to jest teraz sztuką, żeby i w tych ostatnich dniach pokazać, że jest się tutaj i mówię, no wiadomo, że łatwo nie jest, ale chcemy tak jakby tą, na to zgrupowanie tą wisienkę na torcie położyć i z Partizanem też no wygrać, no bo sparingi są no prawie jak normalnie ligowy mecz i mówię, każdy będzie, obojętnie czy dostanie 10 minut, czy cały mecz zagra, pokazać się z jak najlepszej strony i mówię, zostało jeszcze parę dni, więc no mówię, na pewno ciężko przepracujemy te dni i w sobotę trzeba zwycięstwo zdobyć i wracać z powrotem do Gdańska. I chyba też w tych treningach, żeby zachować ochotę, można powiedzieć, do gry, pomagają takie popołudnia jak to wtorkowe, kiedy mieliście trochę wreszcie czasu na odpoczynek, trochę czasu dla siebie po ciężkich jednostkach treningowych. No dokładnie, no jak się ma trzy razy dziennie trening, to nie jest to łatwo i przychodzisz też wieczorem, no nie wiem, do hotelu i od razu do spania, więc dużo czasu na nie wiem, posiedzenie z kolegami może nie było i akurat fajnie było, że dostaliśmy takie wolne popołudnie i mogliśmy, nie wiem, pograć sobie FIFA albo wyjechać gdzieś. I mówię, to podtrzymuje trochę tą no nie wiem, te chwile, żeby jeszcze tutaj zostać i mówię, ale myślę, że każdy będzie się cieszyć, jak w sobotę wygramy ten sparring i każdy wróci do swoich rodzin i zobaczymy jak dalszy plan treningowy będzie. Sezon już coraz bliżej, więc nie mogę nie zapytać, jakie ma cele Martin Kobylański na najbliższy sezon? Cele, no jak najwięcej meczów zagrać i no mówię, chcę po prostu Lechii pomóc, też strzelać bramki i grać i mówię, to
to się okaże w tych pierwszych meczach, jak ja trener zadecyduje. Ja mówię, ja się czuję bardzo dobrze i chciałbym drużynie pomóc i no, jak najwięcej bramek strzelić. No nie zakładam sobie celów, że strzelę, nie wiem, więcej jak 10 bramek, bo mówię, no to przed sezonem nikt nie wie. Ja chcę po prostu zagrać jak najwięcej meczy i w tych, co zagram, zagrać dobrze, żeby trener dalej na mnie budował i pomóc drużynie. To jest najważniejsze.